Panie Wojtku! Co się tutaj dzieje? Może to przypadek, może to nie jest przypadek, ale teraz jesteśmy w miejscu, które ja zresztą bardzo dobrze znam, bo już jak przestałem mieszkać w Gliwicach, to jak przyjeżdżałem do Gliwic, to zawsze od strony Tarnowskich Gór i przyjeżdżałem, patrzyłem na tę radiostację, na tę wieżę tej radiostacji, pomyślałem sobie, tu się cała ta zawirucha zaczęła i to w Gliwicach. Ale to jest niesamowite, że to kształtem, zawsze mi się zresztą to kojarzyło, przypominało mi to wieżę Eiffla, nawet jak jeszcze wtedy nie wiedziałem, że kiedykolwiek wyląduję w Paryżu. Znajdujemy się w jednym z najbardziej takich szanowanych, kochanych, lubianych miejsc w Paryżu na Montparnasse. To jest restauracja Brasserie Select. Pan Charles Lancard wymienia ludzi, jacy tu przychodzili, czy przychodzą. Od Picasso, Cocteau, Max Jacob, Matisse, Derain, Henry Miller, Hemingway, Scott Fitzgerald i tak dalej. Od aktorów Claude Brasseur, Lambert Wilson, Michel Piccoli i tak dalej, i tak dalej. Ta restauracja mieści się niedaleko Teatru Montparnasse, w którym przez długi, długi czas grałem. Tutaj jest ulica, przy której jest mnóstwo teatrów różnych, miłych, małych. To takie paryski Broadway albo West End. No i Teatr Montparnasse, w którym miałem szczęście zagrać sztukę, która miała ogromne powodzenie. To jest sklep na rogu ulicy. Adaptacja filmu Lubicza pod tym samym tytułem. No i ja tam gram Matuszka. Spektakl, który szedł przy pełnej widowni, która posiada 700 miejsc. Przez prawie 2 lata. Potem zrobiliśmy ogromne tournée po Francji. Powiedziałem 2 lata, to tu się gra codziennie. W sobotę 2 razy. Więc możecie Państwo sobie obliczyć, ile zagraliśmy razy. Znaczy, zagraliśmy dokładnie 484 razy na spektakl. Każdy człowiek potrzebuje swojego miasta. No, ja to miasto straciłem. No, w jakiś sposób Gliwice są takim moim zastępczą rodziną, prawda? Bo tam spędziłem tą wczesną młodość i tak dalej.
to strasznie ważne dla mnie miejsce, bo ja tutaj prosto z Lwowa wylądowałem z rodzicami, z braćmi. Na pierwszym piętrze zamieszkaliśmy, pracownicy Politechniki Lwowskiej dawnej. Tu w piwnicy, tam na dole był węgiel i gęsi hodowane, były karmione na wątróbki, na foie gras, czyli na wątróbki strasburskie. Tam na górze mieszkała pani Śledzikowa, którą nazwałam pani Śledzikowa, bo miała taki stragan z rybkami i robiła pyszne śledzie zapiekane w zalewie. Pani Śledzikowa! Pani Śledzikowa! Czego? O, pani śledzie! Ano, mam! Trzeba było gadać od razu. Dużo rzeczy tutaj przeżyłem. No i praktycznie rzecz biorąc, mieszkałem tutaj prawie 20 lat. Nade mną państwo Zagajewscy i mały Adaś, który tupał nam i lampa nam się trzęsła. Z Przoniakiem mieszkaliśmy pod Arkońską 7, ale potem moi rodzice przeprowadzili, cała rodzina się przeprowadziła raptem o dwie klatki schodowe na Arkońską 3. Wojtka Przoniaka ja wtedy praktycznie nie znałem. Nasza przyjaźń zaczęła się właściwie dopiero w latach 80. w Paryżu. Z tym, że ją jakby ekstrapolowaliśmy wstecz, bośmy odtwarzali sobie dzieciństwo i nasze niespotkania w dzieciństwie. To jest Gliwicki Teatr Muzyczny, ale wtedy w latach 50. to była operetka śląska, ale pan chyba przychodził jeszcze wcześniej do tego teatru, oczywiście, do budynku. Pierwszy spektakl operetki była Kraina Uśmiechu Lechara, Marto Artykiewicz w roli głównej Henrykiem Trojanowskim. Ja pamiętam jak dziś w tej Artykiewicz się kochałem. A przedtem to była sala, jeżeli dobrze pamiętam, sala, do której chodziłem, zacząłem chodzić, jak miałem 5 lat z mamą, na wszystkie koncerty Filharmonii Śląskiej, Karol Stryja i inni, i Teatr Śląski, w którym grał, i pamiętam, Gucia Cholubka, pamiętam, Zemstę oglądamy. Wojtusiu, co ty robisz? Nic, mamusiu, skaczę. To nie skacz. Ale jak nie skaczę, to bolą mnie nogi. A mnie boli głowa. Ta scena i ta sala i to miejsce tutaj jest dla mnie magiczne, dlatego że tutaj pierwszy raz przychodziłem do tego teatru na koncerty, na operetkę i tak. Także tutaj, że tak powiem, połykałem tego bakcyla. Mamusiu, nic nie widzę. Posłuchaj. Spotkaliśmy się w szkole teatralnej na tym samym pierwszym roku. No Wojtek miał jakieś kłopoty z maturą, nie mógł jej zrobić. Pisze, opowiada o tym zresztą w swojej książce. Ale Wojtek wyrastał talentem ponad nas wszystkich. Byliśmy na jednym roku, więc to było zupełnie naturalne, że w gronie kilkunastu przyjaciół poznaliśmy się szybko, bardzo szybko, a w dodatku my byliśmy seniorami, bo byliśmy najstarsi na roku. Wojtek przyszedł po wojsku, gdzie grał w orkiestrze, a ja już studiowałem w Poznaniu wcześniej. Także no, z racji tego statusu seniora na roku, tacy chłopcy jak Jurek Federowicz, obecny poseł, którego znamy z Sejmu, no, musiał biegać po piwo i nam tutaj służyć wyraźnie na roku. Wojtek daleki był od kpiny z profesorów, ale to, co inscenizował z moją pomocą jako korektora, mogło tak wyglądać na przykład. Tik tak, 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 t
Panie Przoniak, to miała być mina, a nie bomba zegarowa. Kiedy debiutowałem w Starym Teatrze, dostałem rolę Karola, cesarza Karola w Anabaptystach Dürrenmata i miałem tam wygłosić taki monolog, do którego napisał Stanisław Radwan muzykę. I proszę sobie wyobrazić, miałem potworną tremę. No po prostu nie wiedziałem, co się ze mną w ogóle dzieje. Dyrektor, bo to pierwsza po wakacjach rola. Miałem i do tej muzyki nagranej na taśmie śpiewałem. Pamiętam do końca życia. Jestem cesarz Karol V w 35 i nie wiem, co dalej. Ta muzyka idzie. Nie mogę tej muzyki powstrzymać, nie mogę się zastanowić, bo nie ma nad czym. Bo gdyby to był normalny tekst, to bym sobie coś pokombinował i sobie próbował przypomnieć. A tu koniec, nie ma rady. I zacząłem mówić, jestem cesarz Karol V, dziura, frunkrankratikarakamora, santura pantara katura, ranca pataka kikapora. I zbliżyłem się do widowni w Starym Teatrze i frunka, nie opuściłem ani taktu, nic. No i w pewnym momencie wskoczyła muzyka. Właśnie nadeszła wiadomość. No i skończyłem tę rolę. No zlany potem, nogi. Schodzę w kulisy. No boję się, ręce drżą. No jestem w ogóle na skraju sił. I pytam się, jak? A mój, fantastycznie. W życiu również trzeba mieć szczęście. Ja miałem szczęście. Zygmunt Hibner zaangażował do swojego teatru Konrada Swinerskiego. No i oczywiście miałem szczęście, że mi zaproponował po małej roli w Sędziach i w Klątwie Wyspiańskiego, potem Puka w Śnie nocy letniej. To było coś niezwykłego. Wojtek nie jest przecież olbrzymem, a w tym przedstawieniu sprawiał wrażenie jakiegoś olbrzyma właśnie. Była w nim jakaś niezwykła energia. Pamiętam tego tak, Wojtek tak grał tak do przodu, tak. I Konrad Swinarski wtedy zaproponował takie funkcjonowanie tego świata elfów, nazwijmy to, takie szczególne z tymi trapezami. Myśmy z Konradem postanowili, że to będą takie dwuznaczne postacie, więc oni mieli tutaj pozmieniane twarze, oczy na pupie, pupę na twarzy. W różnych. Wojtek oczywiście tego nie miał, bo Wojtek miał zagrać swoją osobowością. Zetknąłem się z jego wielkim kunsztem Śnie nocy letniej, gdzie grał Puka, brawurowo wręcz, wspaniałym spektaklu, wspaniałym, o którym się tak rzadko mówi, a to był naprawdę wielki, wielki, wielki spektakl. Tak samo jak Wszystko dobre, co się dobrze kończy, w którym skromnie tam gdzieś partnerowałem Wojtkowi, a to była już taka pełna gama wielkiego, wspaniałego aktora. No i cudownego człowieka, który zawsze potrafił mnie rozśmieszyć. Otóż Przoniaków jest dwóch. Tylko jeden jest bardziej w dur, a drugi jest w mol. Oczywiście ten w dur ma w tej chwili większą siłę przebicia, ale ja nie uważam, ażeby ten drugi był mniej zdolny. W każdym mieście jest gdzieś najlepsza restauracja, najcieplejszy dzień, najsmutniejszy poranek. W każdym mieście jest gdzieś najkrótsza ulica, największa świnia. W każdym wesołku jest gdzieś smutek. W aktorze prawdziwa twarz. Żeby to wiedzieć, czeka cię ciężka praca, rozczarowania.
Tutaj to w kościele świętego Piotra byłem ministrantem. Niedługo ta kariera trwała, dlatego że klęcząc przydepnąłem sobie komeszkę i nie mogłem wstać. Jak wstałem, to się przewróciłem. Tak się zdenerwowałem, nie zadzwoniłem dzwonkami i to był jedyny mój występ w tym oto kościele. W tym budynku za mną jest jeszcze dom plastyków. Matka myślała, że może, chciała może ze mnie zrobić wielkiego malarza. No i prowadziła mnie tutaj na rysunki. Chodziłem tam kilka lat, ale niestety okazało się, że jestem absolutnym zerem, absolutnym beztalenciem. Także tablica pamiątkowa nie będzie tu wisiała, że tu się uczył malarstwa Rembrandt, Wojciech Przoniak. W którym jesteśmy, to jest Narodowy Teatr Chaillot National. Roland Topór, z którym się przyjaźniłem, pewnego dnia zaproponował mi, żebym zagrał Króla Ubu. Nie wziąłem pod uwagę tego, że Roland Topór jest artystą szczególnym i w końcu w pewnym momencie pokazał mi już po dłuższym okresie prób kostium, w którym miałem być ubrany. I tu przyznam się szczerze, że załamałem się, bo to wszystko, co przygotowywałem i próbowałem jako aktor, no, że tak powiem, w cudzysłowie normalny, wzięło w łeb, dlatego że on mnie przebrał za laleczkę, nie do poznania. To każdy inny aktor mógłby na świecie zagrać, bo miałem pięć rąk, nos przyklejony z lateksu, czub głowy, tak jak Jarry to wymyślił. Pamiętam jego rolę Robespiera, bodajże w Teatrze Powszechnym, to 70. lata. Później genialną dla mnie rolę Chlestakowa w Rewizorze. Myślę, znakomita rola jego w Królu Ubu w reżyserii Rolanda Topora, który był mi bardzo bliski, mojemu mężowi, ponieważ Roland Topor zrobił wspaniałe zresztą kostiumy, kontrowersyjną scenografię do Króla Ubu Krzysztofa Pendereckiego Monachium. Ale tą rolę właśnie Wojtka Przoniaka w Teatrze w Chaillot, 93 rok w Paryżu, no, zapamiętałam. Pana mama była niespełnioną artystką? Była taką niespełnioną malarką i skrzypaczką. No i chciała, żeby pan też był artystą. W związku z tym, że zostały skrzypce dziadka w domu, w tej zawieruchy wojenny, no więc sama grała na skrzypcach. No i po prostu zacząłem się uczyć na skrzypcach. Wojtuś, brawo, 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 brawo. Ale dziecko, więcej zaangażowania, więcej. Chłopcy, więcej pasji, więcej zaangażowania. Cisza, dosyć. Teraz gramy wszyscy piano, pianissimo. Proszę bardzo. Świetnie. O właśnie tak. Jeszcze ciszej, jeszcze ciszej.
To są rodziny wszystkich właśnie Kresowian. Aha. Wszystkich takich, bym powiedział, prywatnych, nie tych najbardziej znanych rodzin. No to Szałajko, Ochęduszko, no to no, z Politechniką Lwowską, tak, ja to bym wiedział. Tak. Pani Acydańska, malarka. Tak. No Zofia Rydę, przecież wybitna fotografia. No tak, tak, tak. Prawda? Rymer, Lesa, to jest tak, dyrektor tak. liceum, gdzie moi bracia chodzili, a potem ja już nie chodziłem. Tak. Ojciec umarł, miał 64 lata, czyli był młodym człowiekiem, ale załamał się, kiedy go wyrzucili z pracy, nie chciał się zapisać do partii i go po prostu usunęli. No i martwił się tylko zawsze do matki, mówił, z czego będziemy żyli, no a z czego, że ma Wojtusia małego. Szach. Ojciec grał ze mną w szachy, no, uczył mnie, no, to mówi się, bajtlem. No, mam te szachy w Paryżu, w dniu dzisiejszego, piękne szachy. Szach. Szachmat. Dlaczego nigdy nie dajesz mi wygrać? No wszystko mi się nie układało. Moja narzeczona, w której się kochałem, wyjechała do Niemiec na stałe, więc byłem kompletnie... Ja chciałem popełnić samobójstwo. Była mieszczanką w klipsach, w kapeluszu, w rękawiczkach. Inny świat. No to pracowała na jakiejś budowie wśród jakiejś strasznej hołoty. Musiało to tak dziwnie wyglądać. Taka osoba na budowie jednej z budów socjalistycznych, prawda? No to wzięli wiadrem, wylali mamie na głowę lub jakąś brudną wodę. Przeżyła to bardzo. Ja to najbardziej przeżyłem. Jakbym wtedy miał pistolet albo karabin, to bym chyba ich zastrzelił. Z Wojtkiem Przoniakiem połączyła mnie klątwa. Mówię oczywiście o sztuce Wyspiańskiego, w której obydwoje zagraliśmy, ja młodą, a on parobka. Zaprzyjaźniliśmy się nie tylko we dwójkę, ale dołączył do nas jeszcze Konrad Swinarski. I wiem, że szalenie mu się podobało aktorstwo Wojtka i w ogóle jego cała osobowość. No i wiem o tym także, że ja byłam jedną z jego ulubionych aktorek. Także były to więzy bardzo silne, wspaniałe. Dziewictwo raz utracone, dziesięciokroć razy powtórzone być może. Dziewictwo zachowane, utracone jest na wieki. Precz z nim. Bez tej przygody, bez spotkania z Konradem, moje myślenie, nie tylko o teatrze, myślę o życiu w ogóle, o ludziach i tak dalej, na pewno by było inne. Jest on wspaniałym instrumentem do współpracy, bo przy tej inicjatywie, jaką on wnosi do spektaklu i przy jego inteligencji i jego zdolnościach aktorskich, właściwie reżyser
musi tylko powiedzieć tak lub nie. Po raz pierwszy zobaczyłam Wojtka w Biesach. Pojechałam do Krakowa, żeby go w tym spektaklu zobaczyć. No i muszę powiedzieć, że to po prostu był absolutny szok. Stawrogin, pan jest piękny. Pan wie o tym, że pan jest piękny. Pan czasem o tym nie pamięta i to jest panu najpiękniejsze. Nikogo pan nie skrzywdził, a wszyscy pana nienawidzą. Tak! Pan jest człowiekiem, jaki jest mi potrzebny. Pan jest wodzem. Pan jest słońcem. Premiera. Ja pamiętam, że byłem na balkonie i w pewnym momencie rozległy się oklaski. I ci aktorzy, którzy w końcu tyle grali, już wszystko znali, widzieli, to była ich widownia, nagle stanęli, nie chcę powiedzieć jak barany, ale stanęli po prostu i nie wiedzieli, jak mają zareagować. Konrad Swinarski nie widział czegoś podobnego. Mówi, ty, jakżeś ty to zrobił? To był dla mnie po prostu absolutny szok, że w ogóle w ten sposób można być na scenie, można grać. No po prostu to było niesamowite. On miał w sobie, Wojtuś miał w sobie takie nieprawdopodobne szaleństwo, nieprzewidywalność kompletną. Myśmy pojechali z tym do Londynu. Pagard, jedyna instytucja wtedy, która wysyłała artystów z Polski za granicę, zgodziła się na to, żebyśmy pojechali. Ci aktorzy przemówili, zwłaszcza Wojciech Przoniak w swojej kreacji, trafił właśnie do tej chłodnej, londyńskiej publiczności właśnie z całym słowiańskim szaleństwem, które zostało zauważone i docenione. Na lotnisku czeka jedna pani z Pagardu, cała we łzach, płacze i mówi, nigdzie nie byliście w ogóle. Nigdzie nie byliście, w ogóle nie było żadnego wyjazdu, żadnego sukcesu. Była interwencja ambasady radzieckiej w Londynie. A o co szło? Ambasada radziecka się wściekła, że Dostojewskiego Biesy, które były w Związku Radzieckim zakazane jako książka, że zostały w ogóle wystawione w Polsce i że w ogóle zostały pokazane w Londynie. Tak. Miałem to szczęście, jestem szczęśliwy, że coś takiego mogłem przeżyć. Chyba jestem do tej pory jedynym polskim aktorem, który grał na West Endzie. Karel Reisz, wielki angielski reżyser, przyjechał do mnie tutaj, do Paryża. How many? 12. Where's the bathroom? Here it is. Help me, please. A glass of hot water, please, Mr. Zelter? Yes, straight away. To rzeczywiście aktor wspaniały. Myślę, że wartości, które wnosi, wartości niesłychanie silnie związane z jego możliwościami. To jego bardzo własny, pełen dystansu styl. Sardoniczny nawet. Nie wiem, czy odda jego cechy język angielski, ale są nimi na pewno i zdolności, i przyjemność uprawiania zawodu. Tam jest taki troszeczkę jeszcze inny system niż w Francji. Jeżeli sztuka ma powodzenie w teatrze nie prywatnym, to potem właściciele tych teatrów na West Endzie biorą. No i w ten sposób ta sztuka ze mną łącznie znalazła się na West Endzie, w teatrze Apollo Teatrze, słynny teatr na Shaftesbury Avenue. Miałem dwóch starszych braci, dużo starszych, bo 12 i 13 lat. Różnicy między nami było. Jeden z braci był oficerem, a drugi był matki, syn ukochany, malował, śpiewał, uczył się śpiewu, no i studiował Akademię Sztuk Pięknych, no i nagle się dostał do teatru w Krakowie. Ja pierwszą rzecz miałem, to oni mi może w jakiś sposób, sobie to niedawno zresztą uświadomiłem, służyli jako takie dwa wzorce. Jeden poszedłem, zdecydowałem się, bo nie wiedziałem, co sobą zrobić. Jako 13-letni chłopak poszedłem do wojska. Jak ktoś jest lalą albo mami synkiem, to niech lepiej udaje twardziela, bo będzie miał przesranę. Zrozumiano? Tak jest, obywatelu sierżancie! Padnij! Powstań! Padnij! Powstań! Padnij! Powstań! Padnij! Co jest? Jedno dupie! Powstań! Szybciej, Przoniak! To nie przy szkole! Ale zimno!
A ten nowy to kto? Gra na berblu. Ty, jak pan zajdzie? Wojtek. Zabierz mu ręcznik. Sieroty. Gdzie jest mój ręcznik? Na zewnątrz pilnować. Oddajcie mi go. Soniak, gdzie masz ręcznik? Zginął. Jak to zginął? To ci popierdolił, to ci brat? Tak jest, to był tam sierżancie. Dajmy to. A wy, 50 pompę. Raz, dwa, trzy, cztery. Myślę, że ta decyzja moja, żeby pójść do orkiestry wojskowej jako 13-letni chłopak, wychowany w drobnomieszczańskim domu, były decyzją nieobliczalną. Wojsko z wodu rucha! Rucha! Naprzód! Naprzód! Stop! Zadzień! Postój! Do tyłu i biegiem! Naprzód biegiem! Stop! Zadzień! To się wojsku nie podoba! Postój! Naprzód biegiem! Szybciej, Brzoniak! Nie będę tu znowu kwitnąć do wieczora! Właśnie pójście jak psu jaja! Rozumiano? Tak jest, obywatelu sierżancie! No! Wojsko! Wojsko! Ruchy! Naprzód biegiem! No i taka gówniana twoja robota. Ja jestem Moritz Wels-Piotkowska, 90. Sama sobie wymyślałam dla każdego z chłopaków, jak ma wyglądać Daniel. Bardzo elegancki, ma świetne garnitury, świetnie się szło, bo on bardzo zgrabny. Taki konwencjonalny był Seweryn, prawda? Przeze mnie też zaznaczony. Taki właśnie Niemiec. A Przoniak, taki Żydek z takimi jak gdyby rozmaitymi problemami osobistymi według mnie. Bo ja powiedziałam, że mi się wydaje, że on się trochę chce podobać Olbryskiemu. I stąd te kokardy, bo musiałam się jakoś wytłumaczyć, dlaczego ja tak właśnie chciałam to zrobić. Nie taki gotowy ten, on ma same kokardy. Ta kokarda właśnie, którą ma pod szyją Wojciech Przonek, ja nigdy tego nie zrobił. Nie wpadłem na ten pomysł. Ale rozumiałem, że to coś więcej znaczy. Że jeżeli pani Barbara domaga się, żeby tak było, to widać, że może ona coś więcej, ja nie wiem. No to fantastycznie. Przecież film nie robię ja, tylko robimy my. Bardzo dobrze pamiętam pana Począcki. Jedna rola po drugiej. Ja myślałem, że to będzie oszałamiająca kariera. Co się stało? No wie pan, sam nie wiem. To jest dosyć skomplikowane. No, życie po prostu. Życie. Odbiła panu palma. Nie. No nie wymagający i tyle. Mój brat Antoni był już aktorem. Czyli tak, wykorzystałem, bo miał 6 braci, to bym wszystkie prawdopodobnie wykorzystał, bo pierwszego wykorzystałem, jako poszedłem do wojska. Rozumiesz, o co chodzi? No to teraz następna próba, to myślę, że to było... A, on jest aktorem, to może ja, tak sobie myślę. No i zgłosiłeś się, przeczytałeś w gazecie. No w gazecie, tak? No właśnie. No, nabór jest do Wesołych Wagantów i tam się zgłosiłem, no i dali mi scenkę. Jaka to była scenka? To była scenka, no już miałam zagrać kochanka. No wiesz, ja miałam 17 lat. Taka klasyczna scena, że mąż wychodzi do pracy i tam a za chwilę już żona otwiera kochankowi. Ale Wacuś, poczekaj! Nie bądź taki szybki, Bill! No chciałem zagrać kochanka, który, rozumiesz,
temperament rzuca się szczęśliwy na kochankę. No. I co? No przewałkowałem ją tam i z powrotem przeturbowałem ją, rozumiesz? Po, ku ogólnemu zadowoleniu. Wszyscy się śmiali, teraz zostałem przyjęty. Rogacz! Rogacz! Chodź! 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 Mam już wdrość! No chodź! Obydwu! Sztukule! Dziękujemy. Obywatel Przoniak przyjęty. Jednogłośnie. Gratulujemy! Z tego się narodził ten studencki teatr poezji, no STEP, bo tutaj Stefan Gozowski, który był tu kierownikiem, jakoś, już nie pamiętam do detali, ale szczegółów takśmy się zainstalowali tu, a potem wspierali. I to dzięki temu teatrowi spotkałem Tadeusza Różewicza, bo chcieliśmy wystawić sztukę Świadkowie albo Nasza Mała Stabilizacja. To się zamieniło w taką przyjaźń, że ja nawet do nich... Do Giżycka na obóz żeglarski pojechaliśmy. Tak. Razem. Razem żyjemy. Ja wtedy ich wszystkich też poznałem i Przoniak był takim wspaniałym aktorem już wtedy. Tam żeśmy kajakiem pływali po jeziorze... Po jeziorze Kisajno. Ja zwracałem im uwagę, że pod oknami za dużo pustych butelek. No bo to obustytencje. Zresztą międzynarodowy i bardzo dobry. Po Świadkach pojechaliśmy do Sławy Śląskiej nad to jezioro i tą etiudę tam kręciliśmy. Wojtek, ty tego nie pamiętasz. To pamiętam, tak. Już mi teraz jak mówisz, że etiudę kręciliśmy, to pamiętam. Oczywiście, przecież pomysłów było na film fabularny, tylko tam nas coś było. Pogoda nas przegoniła. Ty nie masz nic. Nulko ma nic. Karol! Karol, to znaczy, że mamy w sam raz tyle. Karol! W sam raz tyle, Moritz! Karol. Kiedy spotkałem ich trzech w kawiarni na Champs-Élysées, oni siedzieli przy jednym stoliku i uwierzyli w swoje. Nie tylko w swój talent, ale w swoje nieograniczone możliwości, które rzeczywiście okazało się, że ziemia obiecana przed nimi odkryła. Nie powiedziałbym, że została dana ziemia obiecana, jaką był Paryż. Tak nigdy bym tego nie nazwał. To była troszkę ziemia taka również gorzka, bo w Polsce wtedy działy się smutne rzeczy, ale Francja nas wszystkich przyjęła. Graliśmy z wspaniałymi naszymi kolegami francuskimi, Gérardem Depardieu, Claude Dreyfusem, Andreą Ferréol, no, Claude Régis, znany reżyser teatralny, więc to było niezwykle szlachetne. No i to w jakiś sposób, no, nie chcę powiedzieć, to zmieniło moje życie, może być ta pierwsza propozycja. Sztuka się nazywa Les gens déraisonnables sont en voie de disparition, co znaczy ludzie nierozumni są na wymarciu. Premiera w wielkiej sali Teatru Nanterre. Jest scena z Depardieu, jedna cisza na widowni. Nawet pokaz pływania. W pewnym momencie wchodzi Przoniak, my wiemy, tylko słyszymy, nie widzimy. Już za szmer się zaczął, ale pozytywny. Za chwilę śmiech lekki, zbiorowy. Pierwsze zdanie, śmiech. Drugie zdanie, śmiech, puenta, ryk śmiechu, pierwsze oklaski. Ferréol się rzuca mi w ramiona, mówi, wygraliśmy. Z tą sztuką byliśmy w Belgii, byliśmy we Włoszech i skończyliśmy w Szwajcarii, w Lozannie. Et un jour, je lui ai proposé de jouer avec nous, si ça lui faisait plaisir, s'il en avait envie. Et il a dit oui, et c'était pour jouer un Molière, Les Fourberies de Scapin. Et il a été, comme toujours,
à la fois drôle, surprenant, inquiétant, comme je cherchais à monter en attendant Godot, Samuel Beckett. J'ai pensé que ce serait un magnifique Vladimir. Il était merveilleux et grave et d'une solitude tragique. Et en même temps, par ses surprises, plein de cette espèce d'humour difficile à définir de Beckett, humour noir et puis une vitalité terrible. Ancora per la piega, dai, no? Sì. Stai via. Ciupa. Jeszcze na mapę. Duża, mądra głowa, a nie tam. Głupinka taka. Głupineczka, w której nie ma. O, no tak. No, ale ma lat. Ale dobra. Na początku chciałem, żeby Wojtek zagrał zupełnie inną postać. Takiego wujka, który mieszka w Polonii francuskiej. Ze względu na to też, że pan Wojtek mówi świetnie po francusku i sobie pomyślałem, o, to jest rola dla niego. Przeczytał scenariusz, spotkaliśmy się, był bardzo pozytywnie nastawiony, ale powiedział mi, wie pan co, wolałbym zagrać tego byłego ubeka. Ja byłem bardzo zaskoczony, bo to trudna postać, taka raczej negatywna. Ale on chciał to zagrać, żeby wbudować na podstawie tego, co napisałem, troszkę innego bohatera, czyli bardziej skomplikowanego, bardziej właśnie nie czarno-biały, ale bardziej szary. I on dużo, dużo, dużo dał temu filmowi, dzięki tym swoim pomysłom. Akcja. Proszę o ciszę. Zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego, właśnie w tym miejscu najtrudniej było spacyfikować strajk. Il n'est pas bon que les mêmes hommes gouvernent trop longtemps. Tu rêves du pouvoir? Je n'ai pas en rêvé. Je l'ai. Le pouvoir, je l'ai, le vrai, le seul pouvoir, la rue. Parce que moi, la rue, je la comprends et elle me comprend. N'oublie jamais ça, n'oublie jamais. Moi, je ne l'oublie pas. Toi, n'oublie pas de ton côté que pour faire enfin le bonheur de la rue, je ne reculerai devant rien. Tu veux faire le bonheur de la rue? Mais tu ne sais même pas ce que c'est que le peuple! Qu'est-ce que tu connais du peuple? Rien! Regarde-toi! Tu bois pas de vin, t'as les cheveux poudrés! À la vue d'une épée, tu t'évanouis! Et pareil, t'as jamais baisé une femme, alors! Au nom de qui tu parles? Tu veux faire le bonheur des hommes et t'es même pas un homme! Ah! Wojtek potrafił nadać temu Robespierre'owi jakieś takie cechy, szczególnie w tej ostatniej scenie w filmie, gdzie on leży i jakby miał przeczucie tego, jak to się wszystko skończy. Trudno powiedzieć, że go tłumaczy, ale w jaki sposób nadaje mu taką ludzką cechę przez to. J'ai l'impression que tout ce en quoi j'ai foi, ce pourquoi je vis, c'est à jamais écroulé. Jak ja patrzę na te poprzednie role, właśnie na Biesy, na Robespiera czy na Stańczyka, to nagle w tym Korczaku Wojtek pokazał jeszcze jedno, jakby jeszcze jedną tą, że może zagrać kogoś tak ciepłego. No teraz jak kręciłem z Jerzym Hoffmanem film, no to miałem akurat jeden dzień zdjęciowy. No tak zorganizowałem sobie tutaj zajęcia i czas wakacyjny zresztą, że przyjechałem dokładnie na kilka godzin. No, nakręciłem i od razu prosto z planu praktycznie na lotnisko.
No w tej chwili też tak się cieszę, że znowu naprzeciwko mnie stoi mój przyjaciel, gdzie on gra generała Wego. Ja Józefa Piłsudskiego właśnie zdjąłem za wąsy, bo przerwa obiadowa. I jest radość, że mój stary druh, wielki aktor, jest tutaj z nami. 470, ich pierwszy, trzeci. Akcja! L'entente m'envoie ici comme conseiller. Mais le mieux serait que je prenne le commandement de vos forces. Tak się złożyło, że z trzech wspaniałych aktorów z Ziemi Obiecanej tylko Wojtek Przoniak nie zagrał jeszcze u mnie, bo jak wiadomo, Daniel w każdym filmie, Seweryn w Ogniwym Mieczem, no więc ten jest tutaj. Pora umierać. Chciałem zajmować się sztuką, teatrem, pisałem jakieś wiersze, no musiałem z czegoś żyć. W związku z tym musiałem robić różne rzeczy, od zbijania skrzynek, noszenia jakichś półtusz wieprzowych zamrożonych w rzeźni, w temperaturze, w lecie, do zbijania, mycia okien, sprzątania i tak dalej. No ale również musiałem strzyc psy. Tych psów nie było dużo, ale była taka oferta do studenckiej spółdzielni usługowej Kajtuś. I rzuciłem tą medycynę, bo kocham zwierzęta. I od kilku lat jestem psi fryzjerem. Najpierw trzeba będzie umyć fajfusa. Fanfusia? Tak, fanfusia. Potrzebna będzie wanna pokojowa. No tak, bo w łazience tego nie możemy zrobić. Ale ja nie mam takiej wanny. To proszę kupić. Ja przyjdę jutro, dobrze? Dziękuję, do widzenia. Wspaniały ten bigos. Jak to się mówi, prima sort. No, to potrzebujemy jeszcze tylko szarego mydła, bo bez tego ani rusz. Ale ja mam tylko luksusowy. Przykro mi, psy mogą używać tylko szarego mydła. Inne powoduje u nich łysienie plackowate. O Boże, u ludzi też? Czasami tak. To ja przyjdę jutro. O tej samej porze. Do widzenia. A to jest taka historia. Ja nie wiem, czy często się zdarzy, że pieski chodzą do muzeów, ale on jest tak, wyjątkowo grzeczny. Bo my obyty. Śpiący, ale tak. Obyty, my mam Louvre w Paryżu, prawda, inne muzeum. Ale chyba to jest piesek, który jeździ z państwem wszędzie, w całej Europie podróżuje. Ale w ogóle to niemożliwe, prawda? No a jak to jest w podróży, na przykład w samolocie, to chyba ciężko z takim pieskiem. No, tak. Musimy się ukrywać czasami. Ukrywamy się, chociaż prawda. Jest... Wszystko jest opłacone, tak? On reaguje na słowo ukrywać się. Aha, tak, to jest, czyli on wie i wtedy wie, co? To jest tak. Inteligencja ogromna. Nie chodzi o to, żeby nie musiał siedzieć w tej torebce cały czas. Mógł trochę się rozprostować nóżki. Nie. To nie jest klarnet. Ja wiem o tym, to jest klarnet. Ja wiem o tym. Ale kiedyś... to, że no bo klarnet i saksofon, jak gramy na saksofonie. Kiedyś wypożyczyłem sobie klarnet, ale jednak łatwiej jest klarnecistą grać na saksofonie. W drugą stronę trochę trudniej, bo jednak większe ciśnienie trzeba włożyć. No tak, bo ja zacząłem klarnet, tak, potem saksofon. Po godzinie gry zaczęła mnie tak boleć głowa, że już odłożyłem klarnet. No tak, inne jest zadęcie. Tak.